gospodarzy Rezowi Rzeszów. Dzisiaj ten punkt zdobyty z drużyną z czołówki tabeli. Musieliśmy się mocno napracować. Realizacja naszych założeń to różnie przebiegała. Niemniej no, drużyna złapała się w tych ramach, które gdzieś tam sobie zakładaliśmy. Szkoda, że brakowało takiej konsekwencji, jaką mieliśmy tydzień temu w Lublinie, gdzie troszeczkę więcej mieliśmy sytuacji bramkowych. Tutaj trochę za mało mieliśmy tego rażenia, zwłaszcza po przerwie. Ale trzeba się cieszyć z tego, że nie przegraliśmy, że nie straciliśmy bramki i myślę, że w dalszym ciągu powolutku, ale będziemy do przodu. Dziękuję. Mecz się troszeczkę ułożył nie tak jak z Olsztynem, bo nie padła bramka, przeciwnik się nie otworzył, a tutaj trzeba też pochwalić, powiedzieć to, że przeciwnik zagrał konsekwentnie z tyłu, a nie można powiedzieć ani razu poza czwórką ludzi, która w pierwszej połowie zwłaszcza miała robić tę akcję ofensywną, czy odbył klub po naszych stratach, wchodzi z kontrą. Pozostali zawodnicy grali bardzo dobrze taktycznie i no i tak jak powiedziałem, ciężko się gra, a tak pozycyjny przez 90 minut, ale tak jak powiedziałem, dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać. Cały czas staraliśmy się, tak jak powiedziałem, strzelić tam jedną bramkę, która na pewno by to ten mecz zmieniła diametralnie. Niestety nie udało nam się, szkoda, bo w końcówce mieliśmy przynajmniej dwie sytuacje, czyli strzał Krabąsza i strzał Cieczki, który mógł się zakończyć bramką i zwycięstwem. Jeżeli się nie da wygrać, na pewno trzeba zremisować. Tak powiedziałem, szkoda, że to zremisowaliśmy w derbach, ale tak powiedziałem, na pewno chcieliśmy go wygrać i mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy te punkty zdobywali. Trzeba tutaj powiedzieć, że ten szacunek był, bo walka też była. A panie dyrektorze, ogień też był, ale na trybunach. Chciał pan ogień, to był. To tyle.